Cześć. Chciałam Wam pokazać, co zrobiłam z okazji dnia babci i dziadka. Tutaj pierwszą rzeczą to jest karteczka dla babci, w sumie dla mojej mamy. Karteczka sztalugowa. Tutaj jest jeszcze miejsce na zdjęcie mojej córki. W środku są życzenia. Tutaj tekturka. Potuszowana tuszem różowym i delikatnie podciągnięta perełkami w płynie. Tu na wierzchu mamy koronka. Papier jest lekko postrzępiony. Tu są kwiatuszki z pianki i listki wycięte z kalki technicznej. One są odrysowane z takiego arkusza do wycinania z kolekcji Studio 75. Ogólnie wszystkie te prace, które pokażę, są zrobione z tej kolekcji. I właśnie one są, te listki są odrysowane białym żelopisem i wycięte po prostu przeze mnie. Kolejna rzecz to czekoladownik. Dla babci i dla dziadka. Z tyłu są życzenia. Tu na wierzchu tu mamy tak kwiatuszki takie papierowe. Tu też są kwiatuszki z kalki, tak samo listki. Jest też jeden kwiatuszek wycięty z tych elementów, lekko podniesiony. Jakieś białe półkryształki. I w środku tylko oklejony papierem, bez żadnych tam ozdób. Z tyłu już nie oklejałam, bo ciężko już, jeszcze jak dojdzie czekolada, to ciężko to niestety wchodzi. Ten czekoladownik to jest gotowa baza, którą kiedyś zamówiłam bodajże w Eco Scrapbooking. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to jest znowu ramka dla pradziadków mojej córki. To jest ramka w całości zrobiona przeze mnie z tektury. Jest oklejona tapetą. Tu jest nóżka zrobiona, żeby można postawić zdjęcie. Tu od góry jest miejsce, żeby wsunąć jeszcze zdjęcie. Kwiaty te są robione przeze mnie. Tu są pionkowe różyczki jeszcze dodatkowo. Papierowe różyczki. Listki są wycięte, odrysowane i wycięte po prostu ze skrawki. I tu też mamy te kwiatuszki, które pokazywałam. Motylek jest. Motylek też jest odrysowany ze skrapki. Trochę takiego porwanego papieru. Co prawda pierwszy raz rwałam papier. Nie wiem, jak mi to wyszło. Tu jeszcze mamy trochę koronki. Brzegi też są oklejone koronką, żeby ta tapeta taka wydała mi się później żółta za bardzo. I nie pasowała mi, dlatego okleiłam też koło koronku. Mam nadzieję, że dziadkom i pradziadkom spodobają się prezenty. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają moje prace. Dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje filmy.